Witamy serdecznie. Po raz drugi w tym roku jesteśmy na lodzie i po raz kolejny będzie dzisiaj wędkarstwo sentymentalne. Jesteśmy nad jeziorem, też jeziorem mojego dzieciństwa. Dokładnie od tego miejsca, w którym stoimy, mieszkałem no nie więcej niż kilometr. Także można powiedzieć, że mieszkałem nad dwoma pięknymi jeziorami. Natomiast to jezioro, nad którym ostatnio wędkowaliśmy, byłem tam codziennie i najczęściej tam wędkowałem, bo było dla mnie stosunkowo łatwe, żeby łowić sobie te małe rybki jako dla dzieciaka. Tam nie miałem filozofii, żeby łowić te ryby, mogłem się bawić. Natomiast na tym jeziorze, nad którym jesteśmy teraz, tutaj miałem problem, żeby w ogóle cokolwiek złowić. To jezioro jest bardzo trudne, woda w nim jest krystalicznie czysta, to jezioro jest generalnie głębokie, duże. Tutaj w ogóle ryba w sezonie zazwyczaj ruszała się dopiero w lipcu, a jak się zaczynał wrzesień, to przestawała żerować. Ogólnie jak na moje umiejętności jakiegoś tam małego chłopca, który nie dysponował żadnym profesjonalnym sprzętem i wiedzą, to jezioro było dla mnie za trudne. Tak samo spod lodu nie przypominam sobie, żebym tutaj kiedykolwiek coś fajnego złowił, albo w ogóle nawet ryb nie mogę skojarzyć. Też... No i tak sobie pomyślałem, kurczę, no w dzieciństwie mi tutaj nie szło to jezioro, a wiem, że tutaj są piękne ryby. Mówię, a spróbujemy. No i trzeba wybrać sobie jakąś miejscóweczkę. Myślę, że tutaj zrobimy sobie kilkanaście dziur, zanęcimy i coś spróbujemy złowić. Dobra, nie ma co tutaj gadać, bo się rozgadałem bez sensu. Jak widać, jeziorko piękne, dzikie. Też bardzo mało popularne przez wędkarzy. Nie ma tutaj dojazdu. Rzadko kiedy tutaj ktoś wędkuje. Tutaj jest, kiedyś jeszcze za mojego dzieciństwa, to tu było dużo więcej kłusowników niż wędkarzy. Między innymi dlatego też tutaj szału z rybami nie było, bo to było jezioro niezwykle mocno kłusowane. Co też mnie jako dziecko bardzo irytowało i nie lubiłem tutaj przychodzić, bo to a to gdzieś jakieś siatki, a to gdzieś jakiś kłusol na brzegu. Nie lubiłem tutaj łowić. Zrobimy tutaj pierwszy otwór i myślę, że tak sobie gdzieś tutaj jakieś koło zatoczymy. No. Brak koncepcji. Żeby zwabić w ogóle cokolwiek do tego przeręblu, myślę, że w tym jeziorze te ryby są mocno rozproszone, to można nęcić każdy otwór, bo tutaj nam nie będzie coś takiego, że gdzie wrzucimy zanęty, to będą jakieś nam płotki przeszkadzały, dlatego tutaj wszędzie będę wrzucał kulkę zanęty. I też jeszcze mam dzisiaj więcej ochotki. Mam tutaj zanętnik i też będę podawał po kilka tych ochotek do zanętnika. O, i będę je podawał właśnie zanętnikiem. To też mi pozwoli orientować się, jak będę wiercił dziury, na jakiej jestem głębokości. O, widać, że to wcale nie jest głęboko. Zaraz zobaczymy, jak to jest głęboko. Raz, dwa, trzy, cztery, około 4 metrów, dobra. Myślę, że poniżej 4, płycej niż 4 metry to lepiej nie chodzić. Tam jest wyspa, więc tam się już na pewno będzie robiło coraz płycej. Czyli pójdziemy w tamtym kierunku. Pół godziny później nawierciłem mnóstwo dziur. Myślę, że dzisiaj już żadnej nie będziemy wiercili. Zrobiliśmy taką trasę. Zacząłem tam i tutaj poszliśmy i zrobiliśmy taką eskę. Potem poszliśmy w stronę wyspy. Przy wyspie odbiliśmy i poszliśmy tam na jezioro takim dużym łukiem. Generalnie mamy odwierty tak od 4 metrów do w najgłębszym miejscu. Myślę, że może będzie 8-9 metrów. Przygotowałem sobie na dzisiaj 3 wędki, bo nie wiedziałem tutaj, na jakich głębokościach będziemy łowili. Tutaj mam najmniejszą mormyszkę, taką około 0,3 grama. O, taką. Tutaj mam już taką solidną plombę, myślę, że ponad 0,5 grama. A tutaj na duże głębokości, jakbym chciał już szybko przeręble obławiać, to mam taką naprawdę już konkret plombę. I tu mam tak, że najmniejszą mormyszkę mam na żyłce 0,08, tą średnią na 0,9, a tą największą to już na 10. Także jestem dzisiaj naprawdę dobrze przygotowany. Zaczniemy tutaj na tej płytkiej wodzie od tej najmniejszej mormyszki. Ona jest mała, ale ma bardzo mocny haczyk. To jest mormyszka Okoń Sport, tak się chyba nazywa. Żyłka 0,08 to też już jest... Wyciągałem już w swoim życiu kilogramowe okonie w Czorsztynie na żyłce bez problemu 007.
Także 8 to już jest dla wprawnych rąk spory zapas mocy. Ale jestem podjarany. Te pierwsze kilka otworów, może nawet więcej niż kilka, jest takich mniej atrakcyjnych, bo mamy je odwiercone na płytkim blacie i tutaj się nie spodziewam żadnych spektakularnych efektów. Natomiast sporo dziur mamy odwierconych na fajnych spadach i tam myślę, że może być ciekawie. Mam bardzo sztywny kiwok, on się prawie pod tą mormyszką nie ugina. Z myślą właśnie o koniach. Przez to, że te otwory są już wstępnie zanęcone, to tutaj dosłownie maks minuta i lecimy dalej. Chyba że miejsce, gdzie by się wydawało ciekawsze, to będzie można troszeczkę dłużej w nim zostać. Pamiętam, kiedyś tutaj był problem nawet parę płotek złowić z lodu na tym jeziorze. Natomiast wtedy nie dysponowałem tak cienkimi żyłkami, finezyjnymi mormyszkami, wszystko było duże, toporne. Dzisiaj pewnie moja największa mormyszka jest, mój najcięższy kaliber sprzętu jest dużo bardziej finezyjny niż tym, czym łowiłem w dzieciństwie. Lecimy na pusto, pierwsza dziura. Jak już będziemy podejrzeć bliżej otworu, to musimy być cicho. Ale widać, że kompletnie tutaj nikogo w ostatnich dniach nie było, żadnych świeżych śladów, a już od 3 dni śnieg nie padał. O, to jest ciekawe. Weszliśmy dalej na ten. Jest płycej, nie? Weszliśmy bardziej w jezioro, jest płycej. To ciekawe miejsce, taka góra, takie wypłycenie. No, u konia to jest dobrze, im bardziej zróżnicowane dno, tym lepiej. O, jest. O, całkiem fajna rybka pierwsza. O, całkiem fajna, no. Żadna rewelacja, ale coś tam walczy. O, proszę. Większy niż ten ostatnio. No, dokładnie. Już taki, no, z 20-21 cm. Zobacz. Ale się zaczęło. Ale widzisz, tylko wypłycenie? I od razu ten. Ryba. I to całkiem fajna. Mówi się, że na lodzie okoni nie powinno się wypuszczać, bo płoszą, ale nie będziemy go męczyć tutaj. Ale się zaczęło, super. Od razu sobie tutaj też muszę hamulec mieć odkręcony, bo na tej głębokości jakby wziął duży okoń, to moglibyśmy nie zdążyć zareagować, a już by urwał żyłkę. Tam gdzieś branie było natychmiast, nie? Kompletnie, jaki jest ryba, to i chcę wziąć przede wszystkim. Bo to, że ja nie mogę złowić, to nie znaczy, że tam jej nie ma. Uwielbiam takie wędkowanie, właśnie jak nie ma tej drobnej ryby, nic nam nie przeszkadza i wiem, że każde branie to może być, wiesz, jak w drzewo. Dobra, lecimy do kolejnego otworu, nie ma na co czekać. Tutaj zaraz mamy następny otwór. O, patrz jak leci ta mormyszka. No, to już się mocno zgłębiło. Bardzo dobry znak. Patrz, no, metr głębiej, ponad 1,5 metra głębiej. Ale jak widać, że to nie, jak widać, to nie jest jezioro obfitości, jeżeli chodzi o ryby. Nie ma tak, że gdzie się odwierci, to jakieś coś tam stuka. Nie ma.
4 otwory, jedna ryba na razie. Pół metra już jest więcej. Pół metra głębiej znowu mamy. To ile tu już masz? No ponad 5. Nie, z 6 metrów. Okonie są dość wrażliwe. Często jak nie żerują właśnie, to w małą mormyszkę częściej uderzą. Ja myślę, że wtedy, kiedy one nie żerują i ogólnie mormyszka jest lepszą przynętą niż błystka, to dlatego, że one tak naprawdę są bardziej tą ochotką zainteresowane. Bo gdyby było inaczej, to by się zdarzało złowić na pustą mormyszkę okonia, to się praktycznie nie zdarza. Dlatego skoro interesują się ochotką, to bez sensu tam jej do tej ochotki dorzucać nie wiadomo ile ciężaru. Dzisiaj będziemy próbowali na wszelkie sposoby złowić rybę. Ale ani płotki. Już jesteśmy na takiej głębokości, że płotki idealnej. 5-6 metrów to idealna głębokość, żeby płotki łowić zimą. Nie ani sztuki. Dobra, lecimy dalej. No, też prawie metr głębiej. Będzie około 8 metrów. W tym tempie to my szybko te wszystkie dziury obłowimy. Liczyłem na to, że gdzie niegdzie nas jakieś płotki zatrzymają. O! Oj, jest rybka. Przyzwoita. No ja już wystraszyłaś. No. I w ogóle nie walczy. Może być całkiem spora, bo ona w ogóle nie walczy, a czuje spory ciężar. Fajna rybka. W ogóle nie walczy, wiesz? Tylko się buja, ale przyzwoita jest. Na pewno większa sporo niż poprzednio. O, teraz zaczęła walczyć. Odjechała teraz na ponad metr. Tak, to jest fajne oko. Dlatego mówię, czułem duży ciężar, ale ona bardzo spokojnie, wiesz, mam bardzo delikatny sprzęt. Ona nie czuje w ogóle oporu. Ona idzie nam do nas jak po sznurku, ale to jest duży oko. Będzie mało ryb, ale raczej duże. No mam nadzieję. Fajna rybka. Tutaj trzeba tylko uważnie, bo ona jest w ogóle nie zmęczona. O, ty patrz, ale jaja, leszcza złowiłem. Mały leszczyk. Dlatego nie walczył. Po cichu liczyłem, że wiesz, że okoń ładny. Ale fajna rybka. Trochę niespodziewana. Po cichu liczyłem, że to okoń, który zaraz przy przeręblu zacznie nam odjeżdżać. Może jeszcze jakaś ryba tutaj się trafi. O, patrz, następny, ale jaja się znęciły tutaj. Ale to mniejsza rybka. Słucham? Myślę, że płotka tym razem, wiesz, albo mały okoń, bo to jest mniejsza rybka. Chociaż z drugiej strony tą już ostrzej ciągnę, bo już wiem, że... Teraz zobaczymy. O, okonek. Ale zobacz, złota dziura. Dwa spuszczenia, dwie ryby. Dobrze. Ciekawe, czy jeszcze tam coś jest. Od następnego przerębla już ma chyba większą mormyszkę, bo to upierdliwe jest spuszczanie takiej małej. O! Nieźle. Patrz, ile tu jest. Ale malutka, wiesz? Ja zwinę i weźmiemy większą mormyszkę, bo to znowu mała rybka. I co to? Mały okonek. To leci jak kamień. 3, 4 głośno. No uwaga. Patrz, już jest ryba. Niesamowite. Dobrze tą mormyszkę zmieniłem. Zobacz, tu nie ma płotek. A są małe okonie na tej głębokości. Ciekawe.
Tak się fajnie tu znęciło, jakieś gniazdo mają, ale to jest idealne miejsce, żeby za nimi żerował jakiś olbrzym. No, gdzieś to już szybko leci. No, skaczy znowu rąbnie od razu. A widzisz? I kolejne. Troszkę większy chyba. O, spadnie jest. O, troszkę większy taki. Też okoń, no, nieźle. Takie gniazdo. No. A bo ten sam ten. Nie, ten był większy. Już widać, że nie trzeba tą małą mormyszką łowić, bo tą uderzają bez problemu. A zobacz, jakie selek szybko wyłowiliśmy. Tylko spuszczaliśmy jak winda, jeden po drugim, tak jakby na windę czekały w kolejce. Nieźle, jeden po drugim wyjęty, cisza. Może spłoszyły? Nie, jakby te co były, wyłowiliśmy. Może jakiś jeszcze został, ale mądrzejszy, że jedno, wiesz, jak się już zorientował, że było trzech kolegów i nagle nie ma żadnego. Tutaj ten kiwok troszeczkę skrócę. Jest troszkę za długi moim zdaniem. No, konia to lubię. Im krótszy, tym lepszy. Teraz. O wiele lepiej pracuje. Dobra. Lecimy do następnej dziurki. Zobaczymy, jak to jest głębokość. Pół metra na razie. Zobaczymy. O, już ubranie, wiesz? Już bierze. I oj, fajna chyba rybka. No, ciężka ryba. Zjeżdżałeś do dna. Tak, albo przy dnie, nie wiem. Zjeżdżałem do dna. Ciężka ryba, myślę, że też leszcz. A tu może być leszcz, ale większy niż, raczej niż ten poprzedni. Znowu idzie ładnie sobie nam do góry. Raczej leszcz. Chociaż wolałbym się mylić, że to był duży okoń. Ciężka ryba, dosyć. Ale znaleźliśmy ogólnie ryby. Widać, że to jest dobra strefa. Tak, leszczyk. Widzisz? Mhm. Też pierwsza ryba, tylko... Większy chyba. Tak, troszeczkę większy. O, taki troszeczkę większy. Tak z marszu leszczyki łowić. Fajnie. Akurat to już jest taka nasza, na ten moment, w tej esce takiej, której jak wierciłem dziury, to jesteśmy na pierwszym takim załamaniu od głębokiej wody. Także tutaj już więcej tak przerębli nie mam na ten moment do obłowienia. Teraz następne przeręble to już będziemy się zbliżali do brzegu, do coraz mniejszej głębokości i potem znowu będziemy odchodzili na coraz głębszą wodę. Nie, to dno. Czyli tutaj jest niewiele już głębi, tylko troszeczkę głębiej niż w poprzednim miejscu. Nie ma dużej głębokości, różnicy w głębokości już. O, jest fajna rybka. Trzymała, zaraz ci powiem, bo to z tej głębokości ciężko wyczuć. Ciężka. Fajna, ciężka, no. I bardziej chodzi, wiesz, troszkę. Ale zabawa. To jest też fajne, że nie widzisz tej ryby dopiero w przeręblu. Zaraz zobaczymy. Ciężka ryba. Jeszcze nie widziałem już, ale nie wiem jeszcze co to jest. Ach, był w przeręblu i odjechał mi. Ojejku. Kurczę, nie wiem co to za ryba kompletnie. To może i okoń. Nie. Była już przy przeręblu, ale nawet tylko mi mignęła i nie wiem. Ale odjeżdża cały czas. Może i okoń, wiesz? Jak okoń to będzie duży. Kurczę, znowu uciekła mi na parę metrów. Ale torpeda. Ciekawe co to za ryba jest. Mam zasypany ten przeręble i nie widzę. Dobra, już widzę. Leszczyk, tylko podpięty, wiesz, dlatego, ale też i większy. Ale widzisz, o podpiął się, no tutaj. Ale fajny, już wyraźnie większy niż poprzedni. A dlatego tak wariował, bo był podpięty. O, ale rybka. O, ale zabawa.
są tam. Tak, powiem ci, spodziewałem się tutaj jazgarzy, płotek, okonków, ale nie leszczy, nie leszczyków. O, już jest. Wow, kolejny gatunek. Pierwsza płoć dzisiaj. Pierwsza płoć, proszę bardzo. Widać, że są pojedyncze ryby, że nie ma ich tutaj dużo. I bardzo ładnie ściąga je ta zanęta. Ja też bardziej tą mormyszką, zależy mi na okoniach i ja ostro tą mormyszką pracuję na płotki, leszczyki, to trzeba jak najdelikatniej. O, na leszczyka to by trzeba było wszystkim dłuższy kiwok dać. I o, bardziej tak, o. Tak pracować na leszcza, spokojnie. Bardziej dostojnie mormyszką. Dobra. Zbijamy tutaj i donęcimy ten przerębę. A zanętę damy tak luzem, żeby, o, żeby ona się, nie jest mocno ściśnięta, większość z niej wtoni się, rozpadnie. Teraz nam już się tutaj będzie spłycało, bo będziemy szli w kierunku tej wyspy trzcinowej i potem od tej wyspy znowu będziemy odbijali aż tam. No dobra, jedziemy. O, jest. Mała rybka, ale jak widać branie od razu. Obstawiam, że płoteczka. Nie, okonek. Od szybko wyjąłeś. O, zostawił nam całą ochotkę w idealnym stanie. Bardzo kulturalny gościu jest. Pamiętaj cichutko, nie? Paczeka różni. No już zobacz ile. Metr płycej ponad. No, duży spad. Fajny. I ciekawe, bo tam nie mieliśmy do tych 8 metrów. Nie wiem, nie pamiętam czym. Chyba tylko jednego konia mieliśmy. W której? Nie, no tam jak szliśmy. Mieliśmy w iluś dziurach tylko jednego konia na płytkiej wodzie. Mhm. A dopiero potem na tych dwóch najgłębszych otworach mieliśmy ryby. No i tutaj omet się spłyca i zobacz, przyszliśmy i nie ma ani okonia, ani białej ryby. O, patrz jak idealnie o, nie, to ryba. U. Od razu. Tak. Widzisz, jak są, no. Ale mały okonek. Czyli to okonek. Ale wziął, tak, ale wziął albo na samym dnie chyba. Teraz zobaczymy, bo jeszcze raz spuścimy. O, jest następny. Wiesz, jak się trafi dziurkę, to są od razu ubrania, ale znowu malutki. Ale jestem zaskoczony ilością tych małych okonków. No tu raczej to nie było tak właśnie, nie pamiętam, żeby mi się tak udało kiedyś takiej ilości tych drobnych okoni tutaj łowić. O, jest kolejny, bardzo malutki. No tu jakoś mamy dziuplę maluszków. O, proszę, jaka ładna płoć. No fajna. O, jak będzie większa, to na pewno od razu będziesz o tym wiedziała. No ale zabawa jest, cały czas są brania. Ostatnio mnie polowałeś. W każdej chwili możemy złowić coś fajnego. O, znowu maluszek. Jest tu tylko koni. Naprawdę. A już zostawię trochę. Tu już nic nie ma, widzisz? Mhm. Ciekawe. Są takie głębokości, które im pasują. I są takie, które im, miejsca, które im nie pasują.
ile tutaj będzie głębiej. W ogóle nie jest głębiej. No i zobaczymy. Wydaje się to taka bezrywna głębokość. To jest około 4 metrów. I to tak wygląda, jakby na tej głębokości nie żyły ryby. Tylko na tych dużych głębokościach. Tam też przecież było tak, że mieliśmy 5 otworów i tylko w jednej jednego okonia, nie? Mhm. No, nie ma w ogóle co na tej głębokości się wiercić. No patrz. Trzeci z rzędu pusty przerębel. Już mam taką głębokość 5,5 metra, to dalej nie ma ryb. No, lecimy. O, jest. Ale już większa troszeczkę głębokość. Jest kontakt z rybami. Czy okonek, czy płotka? Okonek. Coś te duże zawodzą. Tutaj łagodnie spada ta głębokość i nie ma ryb. Tu nawet jedna nie skubnie. Powłowimy ten ostatni przerębel. Biorę świder, nawiercę kolejne tam 5-10 otworów, zanęcę je i cofniemy się do tych dwóch złotych dziur. Tu będzie tak z 8 metrów. Ale jest branie chyba. Tak, jest ryba. No, ale zobacz, głębi od razu ryba. Akurat tak mam tą kubkę lodu, tam żółka mi tam nie wpadła, bo... makabra ją wyjąć. Ale zobacz, takie małe okonki, one są na tej dużej głębokości. W ogóle nie ma sensu łowić płytko. No już fajna głębokość. Została mi tutaj już resztka zanęty, parę ochotek. Zrobiliśmy raz, dwa, trzy, cztery z 5 nowych otworów. Zobaczymy, do jakiej głębokości udało nam się dojść. No to jest jakieś... ile to będzie? Z 11 metrów maksymalnie. Ryby niech troszeczkę czasu tutaj mają, żeby mogły się znęcić. Tutaj na tej dziurze skończyliśmy łowienie, to możesz pokazać. Zobacz, jaki kawał jeziora jeszcze zwierciłem. Tutaj brały te nasze leszczyki. Zobaczymy, co tutaj teraz weźmie. No, jestem strasznie ciekawy, czy tu coś jeszcze się wręciło. Byłem pewien, że tu wrócimy i skoro wcześniej tu tak rybki ładnie stały, to że wiesz, coś tu jeszcze z tej okolicy przypłynęło nam. Ty wiesz, tej zanęty może jest... Nie chciało mi się dodawać już gliny. O! Leszcze. Jest. Mówię, nie chciało mi się gliny dodawać do tej zanęty. Ta zanęta jest bardzo treściwa. No ale mamy leszczyka teraz. Chciałem powiedzieć, że się najadły. No fajnie, fajna zabawa. Chodzimy sobie tak po całym jeziorze i znaleźliśmy miejsce, gdzie można sobie leszczyczka trafić. Ciężko powiedzieć, jaki on jest duży. Ciężar czuć przyjemny. O, ładnie pompuje. Kopię tam, ale tu mi się żyłka... Kurczę, zaczepiłem się żyłka za ten. Ajajajaj, żyłka mi się wbiła. O,
Taki leszczyk ładny. Ciekawe też, czy jak ja ich tu nie wypuszczam, to przerębla, czy nie płoszę, wiesz? No, ale wypuścimy go, to jest 9 metrów, to może nie zejdzie na to. Także widzisz, złota dziura. To złota dziura. Przyszliśmy i od razu leszczyk. Ciekawe, czy jeszcze tutaj weźmie jakaś ryba. O, leszczyk. Znowu. To już po braniu widziałem, jak wyprostował kiwok. Ale się zmęciliśmy je. Normalnie na zawodach to mam te rękawy pozaklejane. Wiesz, mi się tutaj czepia o te rękawy żyłka. O, tak jak poprzednie. O, spokojnie, spokojnie. Fajna zabawa. Tym bardziej, że to nie są... To są leszczyki z marszu, to jest naprawdę przyjemność. No, uderzył i jest, no. O, jest, wszystkie takie same, może to on sam bierze. Piękny. Piękny leszczyk. No, ciekawe, czy coś tutaj już się znęciło. O, względem złotej dziury już mamy pół metra głębiej. O, około pół metra głębiej niż tej złotej dziurze. Duża ryba, ale też chyba nie taka mała. No tylko coś waży. Może większy okonek. To nie jest całkiem mała ryba. O, tu jest ładna ryba. No, to jest ładna ryba. To jest i waleczna, i jeździ ostro, także to chyba będzie okoń. Co to jest? Nie widzę jeszcze. Cholera, jest szerembla, ja nie widzę, co to za ryba. No patrz. Leszcz, no. Kurczę, no. Ajajajajaj. Ładny, ale to nasza zanęta dzisiaj jak magnes działa na te leszcze. Liczyłem, że to będzie okoń. Tak z marszu sobie chodzić po jeziorze i łowić leszczyki. To jest ciekawe. O, leszcz będzie. Jest leszcz. Już po braniu widziałem. Wyprostował kiwok. Ole walczy. Jak jeździ. Ale walczy. No wiesz, a może się zdziwimy i tu nagle okoń będzie. Nie wiadomo, ja tak nonszalancko go holowałem. Zobaczymy. Chociaż branie było typowo leszczowe. Walczy jak, o, jak szalony. No kurczę. Nie da się w ogóle tutaj... Nie chce się poddać. Kolejny. Leszczyk. O, jeden w jeden takie same. Tak od tych 4 do 8-9 metrów schodziło tak dość ostro i nagle następowało wypłoszczenie. I te nasze, ta nasza złota dziura, to właśnie ona tak była na tym miejscu takiego, gdzie kończył się spad. To są takie najlepsze miejsca zazwyczaj. No i to tam właśnie w takie miejsce trafiliśmy. I te leszczyki tam sobie pływały wokół wzdłuż tego spadu. A tutaj już mamy taki długi blat. Rozciągający się blat, minimalne różnice w głębokości. To już nic się nie dzieje, widać. I możliwe, że teraz przejdziemy te wszystkie przeręble i nie będziemy mieli żadnego kontaktu z rybą. O, jest.
Ale branie leszczowe wyprostowało ten kiwok i nie wciąłem. Zobaczymy tutaj. Ale teraz wyciągnął. Nie, prawie tam 10 cm różni, też blat tutaj jest. O, jest ryba. No? Jeszcze nie wiem nawet, mam trochę zmarznięte, ale ładna jakaś. Przyzwoita rybka. Idzie bardzo spokojnie. O, chyba leszcze go widziałem. Takie mocno srebrzyste to było, ale uciekł daleko. To było raczej srebrzyste niż zielone. Zanęty dzisiaj mam bardzo pasuje leszczykom, no niestety. O. Wszystkie takie same, bardzo podobne. Ło, już dobrze, że mnie jeszcze nie ochlapał. Taki taki wymiar. Przyrębla. No jeszcze po tej jeszcze mamy jedno. No już się ściemnieć zaraz będzie, także idealnie. Tu widać, że na tej głębokości też tu na tym blacie przynajmniej nie złowiliśmy okonka teraz. Nawet kontaktu nie mieliśmy z okonkiem. One na tej głębokości tak się od 6 do 8 metrów widać było ich najwięcej. Mhm. Tutaj widzę, że w tym miejscu już uciąg jest, wiesz, a ja ten... Tą zanętę taką małą, mało sklejoną podawałem. Co, uciekło? No, nie wiadomo gdzie to popłynęło w ogóle. Myślę, że to jest daleko. O! Patrz, wzięło jedno. Ale tam jeszcze ochotka była z tego podawana. Z, jak to? Z podajnika. I ta ochotka akurat tam jest przy dnie. Ciekawe co to za rybą. O! Nie dowiemy się. Bo nie była... Tak, spadła mi, no. Dziura ostatniej szansy. Ostatnia dzisiaj. Jakby kawał jeziora przełowiliśmy. Co szpagan zrobi. Ostatni przerębol, totalne pustkowie, nic. O! Dobra, no tak, czy jest ostatnia ryba dzisiaj. Jeszcze nie wiem, czy ładna. Prąb. Dobra, dziękuję bardzo. Niestety liczyliśmy tutaj na dużego okonia, którego nie udało się złowić. No ale zabawa była świetna. Nałowiłem się do bólu. Bardzo ci dziękuję. Schodząc nie wytrzymałem. Wziąłem tą wędkę z tą grubą mormyszką dużą. I przeszedłem się jeszcze po tych dziurach, które były na mniejszej głębokości. I mam jakąś fajną rybę. I to jest duży okoń. Zobacz. A, duży, no. Jak na dzisiaj największy. No ale to jest, nie jest to, o co nam chodziło jeszcze. O, proszę. Na koniec dnia taki przyzwoity okoń. Myślałem szczerze mówiąc, że większy, bo tak mocno walczył, ale piękne.